Cześć, witajcie. Tutaj Xaliona, to jest kolejny odcinek z serii OMCI 2 i zapraszam Was ponownie na Bydgoszcz, tym razem na linię 70, tylko że z wariantu Mariampol, chyba dobrze to powiedziałem. Pamiętam, że właśnie zawsze miałem z tym problem, czy to był Mariupol, Mariampol, Mariapol. No i jak zwał, tak zwał. Wyszło, że chyba jest Mariampol. Dobra, nieważne. Kończymy te wywody. Zmieniamy kamerkę na Shift F1. Takie moje kodowanie. No i co? No i logujemy się tutaj do systemiku. Jedziemy dzisiaj sobie Mercedesem Citaro. Czterodrzwiowym. Nie wiem, czy akurat skrzynia biegu Void to jest dobry wybór na to malowanie, ale mniejsze o większe powinno działać, ale i tak jeszcze nie jedziemy, na spokojnie ustawmy na początek. Kiedy ja to ustawiałem? Dawno bardzo temu. Nie 156, 156 to był poprzedni odcinek, gościu. O, teraz, a road to będzie 04 nawet, patrzcie. Bo to wariancik na wyścigową. I pamiętam, kiedyś miałem problem z takim wiaduktem. Przed wyścigową jest taki wiadukt. I tam kiedyś miałem straszne zawiechy. No i liczę na to, że dzisiaj tak nie będzie. Zresztą w sumie to było bardzo dawno temu, jeszcze na starym sprzęcie, więc tutaj nie ma chyba nawet czego porównywać. 14.01 sobie włączymy. Minutka do odjazdu. Nawet sobie już mogę tutaj wjechać. Nie wiem, w którym nawet momencie ta linia się łączy, ten wariant się łączy ze zwykłą linią. Także to też będzie trzeba obczaić. Zablokuję sobie drzwiczki. To, żebym kurwa poblokował, nie? Dobra, macie. Nie! Bożu. Teraz powinno być dobrze. Pół minutki do odjazdu. To już może nawet poczekać tę chwilkę. Mariampol, przystanek początkowy. Dobra. No gościu, wziąłbyś sobie siadł, przecież sobie będziesz tak stał, no. Ech, tyle miejsca, tyle fajnych, miękkich krzesełek z miękkim obiciem, ono będzie stał, no. Co zrobisz, nic nie zrobisz, moim zadaniem jest tutaj odjechać teraz. Także fajnie odjechałem, żal mi się drzwi jedne nie zamknęły. I drugie też nie. Ciepły guzik jeszcze miałem włączony. To może w końcu jedźmy. Super! W końcu się udało. Następny przystanek. Geodetów Bora Komorowskiego. No to widzę, że bardzo bisiutko. Może ten pan tylko chciał przejechać te 300 metrów. Zaraz zobaczymy. O, tu też jest taki bug, że niektórzy pasażerowie też na niektórych mapach lubią mi chodzić pod ziemią. Ale to nie jest wina mapy. Na bank to nie jest wina mapy. To jest wina czegoś. Wgrałem jakieś dwie powiedzmy mapy i one się czymś pomieszały. No i tak, o. Geodetów Bora Komorowskiego. To żeś powiedziała teraz, nie? Następny przystanek. Chyba ręcznie muszę tutaj przerzucać w takim razie. Braci Bażańskich. Bażańskich! Jakie ży fajne wypowiedziała. Zaraz jeszcze raz będziemy pewnie tego słuchać. Ale to powolutku i do przodu. Co to tutaj, tak? Czy ona mi sama to zapowie?
chyba nie. Bora Komorowskiego, braci Bażańskich. Jakie fajne ż. No ile to i jak mało to człowiekowi do szczęścia jest potrzeba, no. Wystarczy, że ktoś powie śmiesznie głoskę ż i już jest śmiechu i chichu co nie miara, no. Następny przystanek. Bora Komorowskiego, Gieryna. Dobrze, że nie braci Bażańskich. Nie no, dobra, koniec. Tutaj ostatnio miałem buga na przykład i mi się nie wczytał jeden budynek. Zaraz zobaczymy, czy teraz działa. Czego wy nie wchodzicie? No nie, to nie ma. Tutaj po lewej za kościółkiem. Ale widzę, że nadal jest niewczytany. Także niektóre właśnie... Jest kilka takich. Bora Komorowskiego, Gieryna. Zapomniałem wcisnąć. Następny przystanek. Bora Komorowskiego, Kiedrowskiego. No, tak jak mówię, jest na tej mapie kilka właśnie takich budynków, które mi się nie wczytują. I to nie tylko mnie chyba, bo nawet widziałem gdzieś taki temat na strefie OMSI, czy to gdzieś to było, że właśnie kilka jest budynków bez tekstur. Jakieś kosze na śmieci czasami. Jezu, co się tniesz? Chyba wstraciłem. Znacząco. Bora Komorowskiego, Kiedrowskiego. Trochę przesadziłem, ale to też dlatego, że troszkę FPS-y spadły. To nawet bardzo. I to mnie martwi, że znowu jest powtórka z rozrywki. Następny przystanek. Piłsudskiego, Swobodna. To są te bloki teraz, cholera jasna. No zobaczymy, spróbujemy to przeżyć. Pomimo, że to jest właśnie mapa... Mała, tu jest 130 parę kafli. O Jezu, ja to nic nie widzę. Aha, bo to jest ten moment. Tu się właśnie połączyliśmy. Ja już wiem, czemu tu jest tak mało FPS-ów. Tu jest tyle bloków, tyle obiektów, że to jest nie dziwne, że ja mam tutaj malutko FPS-ów. Tutaj każdy ma mało FPS-ów. O czym pojechał teraz? Nie bij! Dobra, potrącili mnie wszyscy. W pizdu. Mogli mnie już puścić. Czekaj, stop! Ale porobiłem. Ja tam miałem skręcać, nie? Dobra, tam... Przez parking nigdy nie widzi. Dokładnie. Ja wyjeżdżałem stąd i się jechało tam. A teraz powinienem skręcić. O! Jestem już teraz tak jak trzeba. Teraz moje pytanie brzmi. Zaraz to zresztą zweryfikujemy. Swobodna. Czy to był w ogóle znak? A widzicie? Nie było. A nie, jest. Fuck. No to nie pykło mi, no. Czasami te przegłowy autobusy się tak dziwnie telepią. Nie wiem, czy każdy ma z tym problem, ale ja czasami mam. No to teraz nadrabiamy. Następny przystanek.
Andersa, wyzwolenia. Co wy, pajace, robicie z tymi zakładami? Już zapomniałem, jak tam mapa mnie triggeruje, nie? Nie dość, że spadki FPS-ów, to jeszcze ruch z pizdy. Już ci pasażerowie tam ocipiją zaraz, nie? Jak ja będę z taką prędkością zakręty pokonywał. A tylko mi przyhamuj tutaj, nie? Idioto, masz pierwszeństwo względem nich! Ja pierdzielę. I weź tu się nie triggeruj, no. Ja tu mam pierwszeństwo. Andersa, wyzwolenia. No, trzeba się teraz uspokoić. Bakłażany jedne, no jedź! Następny przystanek Andersa, wolna. Powinienem włączyć światełka, w ogóle trzeba będzie sobie mody na światło wgrać, bo to przecież już taka zimowa pora teraz będzie. To już nawet można. Co prawda cały rok trzeba śmigać ze światłami w Polsce, ale no niech będzie. Uwaga, wypadki. No to grzejemy, no. Lepiej ten autobus tej... No nie wiem, czy za głośno go nie będzie w takim razie. Trochę może przyciszę o... Wici. Teraz to chyba jestem znowu ja za ciemny. Teraz za jasny. Idź pizdo. Lecimy dalej. Nie wiem, czy wcisnąłem przycisk na przystanku. Następny przystanek. Działa. Generała Andersa, wiaduk. O, sobie kasę włączyłem na bileciki. Próbujemy coś sprzedać. Zaduszam, ale nie działa. O! Sprzedałem coś. Dobra. Koniec. Zabawy. Andersa wiaduk za chwilę. To mi się znowu bardzo podoba na tej mapie. To mi się podoba, że tu jest tyle tych dziur. Tutaj faktycznie czuć, że jeździmy po jakimś polskim osiedlu. W tym przypadku gdzieś tutaj po Fordonie. No i co? No i... Jest tak klimatycznie. W Sosnowcu też na przykład jest kilka takich osiedli, gdzie naprawdę jak tam przejeżdża się obok, to człowiekiem buja, nie? Ale to Sosnowiec, to akurat wiadome. Ale no, mówię tylko, nie? Bo właśnie lubię takie klimatyczne... Zresztą nawet w opisie tej mapy jest napisane, że mapa jest bardzo klimatyczna. Typowe polskie osiedle. Jazda po polach. I dojazd do drogi głównej, czy jakoś tak. Także jak najbardziej z tym opisem się zgodzę. No tylko gdyby... To jest też wina tego, że to jest SSD, nie? Że to jest HDD, a nie SSD. Jednak zawsze to na SSD by
gra lepiej działała, jakkolwiek to jest gra. Gościu, to jest droga. Jedź! Ograniczenie do 40 się skończyło już dawno. Myślę, że będzie dramat, zobaczycie. Chociaż dopóki nic za sprzeciwka nie jedzie, to może tak źle nie będzie. To są w ogóle dwa sznury samochodów w sobie. Totalnie useless. Nie mam tego? Nie mam. No dobra, niech będzie. Tu by się jeszcze przydała jakaś taka zasłonka, ale to nie ma. Tu ewentualnie i tyle. O kuźwa. O szajse, mam niemieckie głosy wgrane. Tutaj nie. No nie gadaj. Pierdzielą mi po niemiecku, nie? Język szatana. Zapomniałem usunąć, nie? No co się śmiejesz? Tam na tym krześle siedź. Cisza ma być w pojeździe. Ja tam nie miałem chęci, to też mnie teraz ciekawi, nie? Bo to też jest prawdopodobne, że ja zapomniałem skręcić, nie? Dobra, na szczęście jadę dobrze. Tu jest chyba przystanek na rogu nawet. A nie. To nie ta mapka. A bo ja coś przegapiłem. To jest wtedy gorsze. Nie pamiętam. Następny przystanek. Akademicka igrzyskowa. Wydaje mi się, że przegapiłem jeden przystanek gdzieś. Jeju. Co mnie podkusiło nie usuwać tego, po prostu przegapiłem, no. Gdyby ten mikrofon się dało wziąć, tak o, i bym powiedział proszę o ciszę, proszę o ciszę. Tylko jak jest po niemiecku, proszę o ciszę. Zaraz zobaczymy. Nie śmiej się tam dzieciaku jeden. Tłumacz. Następny przystanek. Akademicka Kaliskiego. Na niemiecki, gdzie jest N? O, szajse! Jest, mam niemiecki. Akademicka Kaliskiego. To chyba tu. Proszę o ciszę. Bitte Schweigen. Ta. Podobno. Mam problem ogólnie. Natury takiej. Coś się odchrzania. O, zniknęło. Gitara jest. Uwaga, mam pierwszeństwo względem tych po prawej. Kaliskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. A na nim sobie już mogę wymusić.
Widzieliście, jak wyskoczył z niego drugi golf? Jak dzik, kuźwa, na pole, nie? A znowu to miejsce mi przypomina pewne miejsce z mapy Starchowic. Kaliskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Dobra. O! O, się same na mnie, widzicie? Czyli jak najbardziej zawiasy działają. Tam się nadrobi na takiej drodze fajnej, dwupasmowej, więc będzie spoko. Puścił mnie, patrz, ale sztos. Następny przystanek. Fontanka Kaliskiego. Jedziemy. Ale mną to lepiej. Bo brakuje mi paliwa, nie? Ale nie no, w tej grze to jeszcze w sumie mi nigdy tak na amen nie brakło, więc nie jest źle. Paliwa mam 20%, więc spoko jest. A czemu ten ruch jest tak tutaj powielony, to ja nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Gdyby dało się w trakcie gry usunąć te jęki, dźwięki tych jęków, ale byłoby super. Ale no niestety no. Fordańska Kaliskiego. No i tu już się zbliżamy do tego miejsca, gdzie ostatnio miałem takie dziwne zawiechy. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda wszystko ładnie przejechać. Fordońska Kaliskiego, tam. To tutaj. To jeszcze 10 minut podobno. A że jestem dwie w pizdę, no to trochę więcej. Po co ja to wcisnąłem? Fordońska Traktorzystów. Jak się tam. O, teraz. Jedziemy. Siedemdziesiąt na godzinę, no i jazda, no. Następny przystanek. Fordońska Traktorzystów. Byleby mi się nie zmieniło na czerwone, błagam. To trochę poszedłem, wam powiem. I co najlepsze, nic nie nadrobiłem czasu. Jakie te rozkłady tu są napięte na tej mapie. Albo to ja jestem za bardzo rozluźniony. Źle jest monitor ustawiony. O, teraz. Tego już nie nadrobię, nie ma opcji. To jest już za dużo tutaj.
Chociaż kto wie, może się uda, no tylko gdyby nie takie pajace. Chyba nie zaraz przystanek jest, więc już tak nie będę wyprzedzał. Tak jest tutaj przed nami. Następny przystanek. Hordońska Wiślana. Hordońska Wiślana. No to Wiślana, cyk. Na koniec jak w Kielcach, żeby pasażerowie się mogli troszeczkę nachodzić. Myślałem, żeby nie działać, ale nie działa. Dawaj, wchodźcie. Tutaj teraz będzie taki wiadukt, pajacu jeden. I łup, Sejczęta. Fordońska, Sochaczewska. Zbugowany ruch. I tu teraz będzie taki wiadukt. I teraz jak się właśnie wjeżdżało na ten wiadukt, w sumie już tak pod koniec tego wiaduktu, nagle miałem kosmiczne zawiechy. Ale to było, po pierwsze, instalacje systemu temu, jeszcze na w ogóle wcześniejszym, i na innym procesorze, innej płycie głównej, także tyle już zmiennych się zmieniło do tego czasu, od tego czasu, że wątpię, że cokolwiek tutaj będzie jeszcze źle. A najlepsze jest to, że według pewnego logfile, czyli pliku, do którego są zapisywane wszelkie czynności w grze, jak na przykład czytanie mapy, czytanie obiektów itd., to w tym pliku nie działo się nic. Według tego pliku z mapą było wszystko w porządku. A jednak jak nagle zaczęło wpierdzielać tam pamięć graficzną i RAM, Bożu! Następny przystanek. Fornońska, Spolna. Nawet nie wiem, czy to nie na starej grafice się jeszcze działo. Jedź tym kunkrem. Ale dało po oczach teraz. No i łup, kuźwa, w Citroena. O, teraz ci się transitami zderzyli. Super! Świetnie. I tu były lagi. O, dokładnie od tego miejsca. Że lagi. Jezu, już myślałem, że się znowu zaczęło, nie? Bo tam się nagle zaczęło wczytywać gdzieś tam. Chociaż i tak jest strasznie. Ty, no nie gadaj. To się dzieje. Help! Ta mapa jest dopiero wgrana, nie? No to w takim razie to już nie jest gra, to jest pokaz slajdów. To jest prezentacja w tym momencie. I to nawet średnio płynna. Zobaczymy, może się odetnie. Daję mu 20 sekund do 30 minuty. Ta mapa jest dopiero wgrana. Co tu jest nie tak? Nie odetnie się. Nie ma opcji.
Tu jest jakiś uszkodzony plik niezwiązany z obiektami i teksturami, mi się wydaje. No niestety. Nie poradzę nic. Nie dokończymy niestety tego kursu. Mogłem pojechać od drugiej strony, chociaż cholera wie, wtedy by się odcinek skończył po 5 minutach. Co zrobisz, nic nie zrobisz. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek z innej mapki. Na Bydgoszcz raczej nie wrócimy. No bo uszkodzone. Inny komputer był. Intel się cięło. Teraz mapka jest na nowo wgrana. Nadal się tnie. Co zrobisz, nic nie zrobisz. Także dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam za te zachowania gry. Niestety nie moja wina. Nawet byśmy, patrzcie, nadrobili opóźnienie, bo już jest 0,5 minuty. Fuck. No nic. Także tyle w temacie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie łapki do góry. Mile widziane. Cześć.